Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jesteśmy z Bartkiem. Cześć, witajcie. Nad jeziorem dużym w Osieczku. No i co, Bartek łowi na maczówkę, na spławik. Rzuca tam dalej. Ja łowię na bata, ale niestety tutaj w tych grążelach zerwał mi się zestaw, tak, został sam spławik. Wykupiliśmy sobie za 15 zł wędkowanie na dobę. No i powiem wam szczerze, łowimy jakąś godzinę i są dwa ładniejsze leszcze i taka ładniejsza płoć. Zaraz pokażę i zmierzymy. No i co, Bartek właśnie ma rybę. Zobaczymy, co to jest. Wydaje mi się, że płoć. Rzuciłem bardziej w środek. A taka nieduża płoteczka. Tak jak myślałem. Około 15 cm. Ja zaraz mierzę, ile mają te dwa leszcze i ta większa płoć. Pokażę wam. Często krąpy się trafiają na bata. No i co, zobaczymy dalej. No i co, łowimy jakieś pół godziny, 40 minut. No i patrzcie, efekty takie. Sporo ryb na spławik. Dwa leszcze i jedna piękna płoć. Oraz masa krąpi. I będziemy siedzieć naprawdę to jeszcze 4 godziny. No i będziemy polować na jakieś fajne rybki. Może się ślin. Jeszcze Bartek miał konia, ale niestety bardzo głęboko połknął. No i co? Cel. Ładne leszcze. Może jakiś ślin. Większe płocie. A także taki większy okoń. Dobrze, zaraz mierzymy ryby. Bartek właśnie wykonuje rzut. Zobaczymy, jak daleko poleci, leciutko. No, w tym miejscu, gdzie było zalecone. No i co, zaraz będziemy mierzyli. Właśnie Dawid tutaj będzie właśnie mierzył rybki. Ryb jest już około 30, to jest największy leszcz. I ma on, tak jest 25, tak jest 25 cm. To jest leszczyk mniejszy. 20, bardzo żywe. No to jest największa płoć złapana przez Bartka. Jest 20 cm. No i co, rybki znowu do wody, później siatka jest duża, więc nie będą się tak zbytnio męczyć. Tak, tak wygląda na jeziorze. Nie ma praktycznie w ogóle fali. Jest naprawdę bardzo fajnie. No i mamy szansę nawet dobić do 100 ryb przy takich braniach. No i co, teraz zarzucimy gruntówkę. Pojechałem po koszyki. Koszyk 40, taki trójkątny, na haczyk utrzyma, by... Udało się złapać 3 płocie. Teraz uwaga, Dawidek wykona rzut. No i taki około 50-metrowy rzut. Brania na grunt naprawdę się zaczęły. Biorą dosyć często. Na spawik tak samo, jeszcze jutro będziemy z rana. Nie wiemy, czy nagramy taki jeden, taki wspólny, taki długi film. Taki na części. Teraz sobie tutaj ustawię ping-ponga. No i tak to wygląda. Zobaczymy. No i Bartek ma brań na spawiku już. Zobaczymy, co to będzie. O, coś. Zielsko. O, i patrzcie, brań na gruncie. Bartek tutaj wyłożył zielsko. A ja tutaj na gruncik. Właśnie jest branie, zaraz tutaj. Przejmę kamerę, jak Dawid widzimy branie. No i patrzcie, idzie na dół. To może być leszcz. Idzie na dół, cały czas idzie na dół. Zobaczmy, co to będzie. Dawid, uwaga, zacinamy. Szczotówka się wygięła. To może być coś większego. No i serio, tak walczy jak lin. Rok temu. Nie. Czy to jest ryba? Czy to tylko zaczep? Tak, jest zaczep, nie. Niestety. Tak, ja tutaj również wodorosta na maczówkę. Słyszymy ten obratek. No jest zaczep. No i co, wrócimy później. No i była tak, jest taka płotka, weszła w zaczep. No, myślałem, że nic nie będzie z tego. Ale to taka płoteczka. Udało się na szczęście uratować gruntówkę. Bo była naprawdę nieciekawa sytuacja. Ja nadal będę liczył na jakiegoś leszcza. Już dwa udało się złapać. Ja tutaj poluję na lina. Ale coś na razie nie wychodzi. Same płoteczki. Ale nie jest najgorzej, nie mówimy tak. Łowimy jakieś 2 godziny. Ryb jest dużo. Zdarzają się małe sztuki. No i co, ja tutaj mam haczyk 12, przypon 50 cm. Na haczyk 3 mady, żeby jakieś mniejsze rybki się też nie ciepiały na tym gruncie. No. Patrzcie, tak wyglądają mady. Bardzo żywe. Tak. No i jak coś będzie większego, to wam pokażemy. No i właśnie udało się Dawidowi złapać leszcza. Mi ogólnie nic nie brało. Znaczy brały płocie albo po prostu słabiej brały. Patrzcie, a tutaj tak, Dawidowi się udało złapać
takiego leszczyka. Od razu rzucił i z grubej rury branie. Tutaj też coś pukało na gruntówce Dawidowi, ale naprawdę walkę miał ładną. Wydawało mi się, że to będzie lin. No i naprawdę jest ciekawy. No jest branie. Za czym co to będzie? Podejrzewam, że jakaś mniejsza rybka. Spalić się rusza. Położyłbym tu gdzieś telefon, ale... O, zaraz już go ustawię. Pokażę wam hol. Jeżeli coś będzie w ogóle. Tak, jest coś niedużego. O, to jest rybka. To o czym mówiłem, mały krąpik. Zaraz go odhaczę. Dawidowi właśnie wziął leszczyk z gruntu. Taki około 20 paru centymetrów. 25, 23, coś takiego. No i mam już 4 leszcze. Ten był drugi najmniejszy. Masę krąpi. Jakieś płotki. No zobaczymy co dalej. Tak, tutaj ogólnie co chwilę mam brania. Sporo tych ryb tam w siatce. Jeden leszcz już niestety. No i w słabej kondycji. No i co? Jeszcze chwilę połowimy. Zobaczymy co się uda złowić. Dawidowi się właśnie udało złapać taką szczupaka. Chwilę połapał na spinning. Około 35 cm. Pierwsza ma ryba na obrotówkę. Taki szczupaczek. Naprawdę no i... bardzo fajna walka. Myślałem, że to jakiś większy okoń, a to taki szczupak. Wziął to przy tamtych odcinkach. No i teraz Dawid wypuści szczupaka. Też do wody idzie. Jest za mały, niewymiarowy. Ładnie odpłynął. Właśnie stoi we wodzie. No i jeszcze tam możesz pokazać. O, odpływa powoli. No jeszcze chwilę połowimy i zobaczymy. Już będziemy się powoli zwijali. Dawid wykonał jeszcze jeden rzut. Zobaczymy czy będzie jakaś rybka. No jest branie. Wyszło w bok. Jest ryba. Jest ryba, zobaczymy jaka będzie rybka. Pewnie standardowo płoć. Albo jakiś nieduży krąpik. No jest płoć. Podeczka. Taka dosyć. Metrów. Zaraz będziemy się zwijać. Tak, już słońce powoli zachodzi. Tutaj są nasze złożone ryby. Tak to wygląda, mnóstwo ryb. I zobaczymy co tam będzie dalej. Tu są takie dwa mniejsze leszcze. Tu mam ogólnie takie większe rybki. Nie chciałem, żeby tam uciekły. I teraz uciekają ryby. Tu mam około 100 ryb. Proszę. Większość płoci, pełno krąpi. I tak to wygląda. Naprawdę bardzo, bardzo duża ilość. No ja odpłynęły. No i co, będziemy kończyć. Tak.